Kolejny odcinek Let's Playa Wind Waker HD. W poprzednim odcinku zwiedziłem Windfall. Ja mówiłem Woodfall poprzednio. Windfall Island. No. Tam uczy nas sztuki żeglowania. Sztuka żeglowania polega na naciśnięciu A. Mapa powyświetla mi się na gamepadzie, dlatego mi tutaj nie widać. Generalnie wiatr wieje tylko w jedną stronę, więc... daleko tutaj nie popłyniemy, popłyniemy tam, gdzie mamy być. I to jest Wind Waker, to jest żeglowanie. Jak ktoś tego nie lubi, to nawet nie kupuje tej gry. Bo tu ta gra polega, żeby sobie pływać, zwiedzać kolejne wyspy, być ciekawym, eksplorować, co jest na danym sektorze mapy. Tam po lewej minęła nas ze skarbem, tam potem będziemy mieli hak, będziemy mogli łowić skarby, może nawet nie musieli. Kogoś to nudzi, bo ja rozumiem, to może nudzić, ktoś może chce się od razu dorwać do akcji, to... no niestety. Ja uwielbiam żeglować, uwielbiam tutaj po prostu czekać, oglądać co... czekać, aż dopłyniemy do kolejnej wyspy. Poza tym różny szajs można napotkać po drodze. Głównie to, że ciekawość, co jest na różnych fragmentach mapy, mnie skłoniła do przejścia gry na 100%. Jak zbliżamy się do jakiegoś terenu, mewy latają, no to jest, uważam to za cudowne. I dopływamy do Dragon Roost Island, wyspy Smoczej Grzędy. I gra ta muzyka, którą uważam za jedną z najlepszych w całej serii. Gry Legend of Zelda potrafią mieć genialne muzyczki i według mnie ta na Dragon Roost Island to jest jedna z takich właśnie. Można minąć sklep Bidla, jak on płynie na tę wyspę właśnie. Chyba już dopłynął i go tam widzimy. I jesteśmy. W dużym skrócie, nie chciałem gadać, przerywać muzyczki. Tutaj dostaliśmy Wind Waker, czyli batutę do dyrygowania wiatrem. Nie chodzi o to, żeby naciskać przycisk, czy też wychylać gałkę pada w momencie, kiedy ona przelatuje przez tam znaczek, tylko trzeba trzymać cały czas i wtedy bez problemu wszystko się uda. Trochę to nie zawsze zajmuje czasu, żeby zrozumieć, ale tak to działa. Dzięki temu będziemy mogli sterować wiatrem, jak tylko poznamy odpowiednie rytmy, by nadać wiatrowi nowy kierunek. I tak, tak jak powiedziała nam łódka, musimy
Musimy spytać plemię Rito, gdzie jest no, pierwsza Sparrow, Dean Sparrow. A sklep Bidla sobie pływa. Można go... A, uciekło 5 rupi. The Happy Merchant. Dobra, nic. Na razie pójdziemy gdzie indziej. Uszkodzonego ołtarza. Jeden z bogów wiatru. Już nas lubi. Ma brata, który jest strasznym kurde mać gamoniem. No, zniszczyło mu ołtarz, to się wkurzył jego brat i powoduje cyklony. Trzeba będzie naklepać temu bratu. Będzie to bardzo surowo wskazane. Ktoś oglądał Star Treka, stację kosmiczną. To taki hint dlaczego. W pobliżu czego znajdowała się ta stacja kosmiczna, to tu jest troszkę może. Niech to posłuży za swego rodzaju wyjaśnienie. Aha, tu jest bomba. Ale to na razie do nich nie dotrzemy. Centrum pocztowe, jak pamiętamy, plemię Rito. Aż fail. Tak jak listonosz, którego widzieliśmy w wiosce, zajmuje się wysyłaniem listów. Znaczy wysyłaniem, roznoszeniem listów. Shameful display. No co? Teraz osiłeś już. To jest już przyjemne. Tak, ja kocham tę muzyczkę, jasny wind. Ktoś nie kochał Wind Wakera, do tego czasu to już go nie pokocha. Thank you.
To nie pojawiło się w żadnych innych Zeldach 3D, nie bez powodu. Naprawdę serdecznie zapraszam do poznania Ocarina of Time. To będzie ważne. Niestety plemię Rito ma własny problem. Smog Valu, który jest przy okazji jakimś tam bogiem wiatru. Szczerze mówiąc, ich strój, wygląd kojarzy mi się z jakimś plemieniem gdzieś w Ameryce, w górach Ameryki Południowej, coś takiego. Myślę, że to było inspiracją. I tak, plemię Rito, oni mogą latać dzięki błogosławieństwu tego Valu, dzięki temu, że obdarza ich swoimi łuskami, czy też łuską. Dzięki temu Rito mogą mieć własne skrzydła. Jednak coś mu odwaliło, także nie mogą się nawet zbliżyć do niego, coś bardzo drażni tego smoka. I młodzi też nie mogą uzyskać łusek, nie mogą latać, co jest wielkim problemem oczywiście. Tak, książę Komali właśnie ma otrzymać łuski, ale coś nie za bardzo się kwapi do tego w obecnej sytuacji. Generalnie to taki nie jest specjalnie mężny osobnik, książę Kamali. I'd be right happy to. Medli. Młoda dziewczyna Medli. Tak, no. Słyszalny uśmiech. Medli. Legend of Zelda, no. Tutaj dają Linkowi różnych pomocników. Z Medli zaczęli trend dawania towarzyszek, że tak powiem. Później ten pomysł został uskuteczniony mocno w Twilight Princess za sprawą Midny. Tak więc uważam, że Medli to jest taka proto-Midna, ale to zobaczymy. Medli jest tak lubianą postacią, że są fanatycy, którzy zarysowali 50 zeszytów szkicami z nią, ale to chyba w Japonii tylko. Nieważne, dostaliśmy torbę na listy. Medli ma list, który musimy wziąć od niej i zanieść księciu Komali. Tak, no w tych pudełeczkach są listy, wiadomo. Niestety do Dragon Roost Cavern nie można w tej chwili się nawet dostać, bo most jest zniszczony. Przepłynąć też nie można, bo jeziorko wyschło. Ale to nie jest najważniejszy problem spośród tych, które ma plemię Rito. Niestety, babcia Kamaliego zmarła jakiś czas temu. W zastępstwie mamy, więc. I tutaj książę Kamali ma jakąś kulę, która była w
prezentem, z pamiątką po babci. Spróbujemy teraz go odwiedzić. Nic nie wskuramy jeszcze. Bardzo przytulne miejsce, muszę przyznać. I to jest Dean's Pearl, przedmiot, który musimy, jest nam niezbędny do dalszej przygody. Niestety Kamali ma lekki autyzm i się nie chce rozstać z tym. No to nie, Jezus. Idziemy do Medli po list. Do Dragon Roost Cavern i tak będziemy musieli pójść, to jeszcze tego nie pokazuje. Tam na lewo jest Medli. Adventure Guy. Pora na przygodę. Tak, tam dalej jest jeszcze minigierka, możemy pomóc temu panu sortować listy, no ale nie mamy teraz. Nikt nie powiedział, że chce na 100%, no to nie robimy. To jest Medli. Cześć, kochanie. Uwielbiam cię. To jest początkująca kapłanka. Ależ dla ciebie wszystko. Dlatego musimy mu pokazać list. Tutaj na gamepadzie wybieram. Bardzo, bardzo jesteś niemiły. Sorry, Kolo. No tu ma rację. Czyny przemawiają głośniej niż słowa. Dobra. Jak ktoś jeszcze nie zgadł, natychmiast, gdy zadawcy dowiedział się, co się dzieje, naszym zadaniem jest znalezienie przyczyny, która no tak rozdrażnia smoka, i zlikwidowanie jej. Teraz idziemy spotkać się z Medli. Niestety kwiaty bombowe wyschły i most został zerwany. Śród nie można przepłynąć, bo tutaj kamień spadł na źródło i cała sadzawka wyschła. Babcia Kamaliego była również nauczycielką Medli.
Medli bardzo ją szanuje. Medli chce dowieść swojej wartości i chce udać się do ołtarza. Jednak nie może się dostać. Gdyby dostała trochę wiatru pod skrzydła, powinna być w stanie tam dolecieć. No. I tak, tutaj te drobinki, co fruwają, szczerze mówiąc, świetny efekt graficzny według mnie, tu też było na GameCube, pokazują, w którą stronę wieje wiatr. Trzeba Medli poczekać na... ale na razie zrobiłem coś takiego. Zrobiłem to celowo. Na razie wiatr wieje w przeciwnym kierunku do wymaganego. Mówiłem o tym, jak ważne są butelki. Jak to nie lubić mogli? Nawet na Nintendo View zgubiło troszkę klatek, ale... chyba było oczywiste to, co tu zrobiłem. I w ten sposób dostaniemy się do pierwszego labiryntu w grze. Prawdziwego takiego labiryntu. W tym momencie pora zakończyć odcinek. W kolejnym przejdziemy Dragon Roost Cavern, dlatego do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Wind Waker HD.